Norman Price uwięziony na klifie. O, to robota dla górskiego pogotowia. Polecę śmigłowcem! Na razie! Wszystko będzie dobrze. Musisz tylko słuchać moich poleceń, a wyciągnę cię stamtąd. Halo, Tom? Spuść nam na dół podwójną uprząż. W porządku, Sam. Podwójna uprząż robi się. Uważaj, Norman. Zjeżdżam na dół z uprzężą. A teraz przełóż pętlę przez głowę i przesuń pod ramiona. Tak jest dobrze, Sam. Będę się je trzymać. Uważaj, radar. Norman! Musisz prawidłowo założyć uprząż. Bardzo przepraszam. Zdawało mi się, że wiem, co robię, a nie wiedziałem. Już dobrze. Wyciągnę cię. Do góry, Tom! Napij się, Norman. Gorące kakao dobrze cię rozgrzeje. Mieliśmy szczęście, że radar był z nami. To nadzwyczajnie mądry pies. Ostrzegł nas, żebyśmy nie szli dalej tą ścieżką. Wybacz, Sam. Wiem, że mówiłeś, ale... I co? W końcu nie widzieliście żadnego orła? Nie. Teraz już wiem, że nie spotkamy ich w tej okolicy. Spójrz! O, Tom, to twój ulubieniec. Ha, zgadza się. O, nigdy nie widziałem ptaka z takiej odległości. Jakie ma skrzydła? Och, radar, przepłoszyłeś go. Radar wyświadczył mu przysługę. Ptak musi wrócić do swojego świata, a nie siedzieć tu jak domowa kura. Radar, jesteś naprawdę bardzo mądry pieseczku. O, wybuchł jakiś pożar w domu Fladów. O nie! To na pewno ma związek z odcięciem prądu. Wróciłem. Nie na długo, Sam. Idziemy. Dobrze. Nikogo nie ma w środku, tak? Tak, wszyscy byli na zewnątrz. Świetnie. Penny, przynieś zestawy oddechowe. Jasne, Sam. Odetnij prąd głównym wyłącznikiem, Penny. Wyłączone. Po odcięciu prądu zawsze wyłączajcie swoją kuchenkę, bo po włączeniu prądu czasem zapomina się o tym. Ja zapomniałem. I z pewnością nie kładziemy niczego na kuchenkę, zwłaszcza serwetek. To też moja wina. O, przepraszam, powinienem skorzystać z pomocy. Chciałem wszystko zrobić sam w prezencie dla ciebie, Helen. Chcesz kiełbaskę? Raz, dwa, trzy. Drugiej takiej nie ma nigdzie tu. Uhuhu. Drugiej takiej nie ma nigdzie tu. To było fantastyczne. Dziękuję. Wypływamy w morze. Łódź w zatoce wysłała sygnał ratunkowy. To chyba Charlie z dziećmi na pokładzie. Tylko spokojnie.
Spokojnie, Norman. Na morzu trzeba umieć zachować spokój. Głęboki oddech. Patrz, płynie Sam i Penny! Sam, Penny! Norman, oddychaj! Przepraszam. Nic wam się nie stało? Nie, tylko łodzi. Nic się nie stanie, dopóki będę wypompowywał wodę. Dobrze, najpierw dzieciaki. Sara? James! Ty zostań i pomóż Charlie'emu. Co? Ale... Dobrze, zostanę. Dzięki, Norman. Brawo. Weźmiemy cię na hol, Charlie. Musimy wyprowadzić walenia na morze wspólnie. Dobrze? Tak, myślę, że z Normanem damy radę. Wyprawa zamieniła się w prawdziwą przygodę, Dilis. Czyli kto wygrał zawody wędkarskie? Wszyscy wygraliśmy. Była taka wielka. Nie, była taka. Ale na szczęście uciekła nam. Na szczęście? Czemu na szczęście? I co w tym śmiesznego? Nie rozumiem. Znalazł się kot pani Bronwyn. Wpadł do studni. Potrzeba nam ratowników górskich. Niech Tom przyjedzie do nas jeepem. Cieszę się, że pogotowie górskie przyjeżdża nawet, by ratować kota. Oczywiście, Bronwyn. Pogotowie górskie jest nie tylko dla ludzi. Widzę ich, Penny. Cześć, Tom. Czy możemy rozstawić tutaj wyciągarkę? Nie ma sprawy. Dawaj, Tom. Mam go, Penny! Wyciągam! Biedny tygrys! Och, całe szczęście! Tygrys! O, tygrys! Dokąd uciekasz? Biedak. Pewnie musi rozprostować łapki po całym dniu w tej studni. Życzenia się spełniają. Tygrys nauczył się, by nie polować na ptaki. Może miałaś rację. Może ta studnia jest magiczna. I może jednak zostanę w przyszłości księżniczką. Księżna Sara. Brzmi dobrze. Pasuje ci. O, Rety, znowu? To pożar u Fladów. Coś się musiało stać z fajerwerkami. Elvis i Sam, bierzcie Jupitera, ja będę koordynował akcję. Chciałabym wiedzieć, gdzie jest tygrys. Może się teraz ukrywać w warsztacie. Nie chcę tego słyszeć, Norman!
Boję się, że tygrys może być gdzieś w warsztacie taty. Znowu? Zaraz to sprawdzę. Nie ma po nim śladu. Nie było go tu, jestem pewien. Świetna robota, Sam. Wspaniale! Dzięki, wujku. Oh, jakie to szczęście! Chodźmy już do domu. Sprawdzimy, czy tygrys wrócił. Podrzucę cię. Ale jeszcze nie widzieliśmy wszystkich fajerwerków. Myślę, że mamy dość fajerwerków na dzisiaj. Zgadzam się. Następnym razem znajdziemy lepsze miejsce. Bezpieczniejsze. Tak wielkiego ognia nie mieliśmy tu od dawna. Od tak dawna, że już zapomniałem, jak się gasi. Co to był za dźwięk? Słyszałeś to, Elvis? To ci dopiero. Tu jest tygrys. Tak się cieszę, że się znalazł. On chciał się tylko przejechać wozem strażackim, prawda, tygrysku? Wierzcie lub nie, ale znalazłem go na moich ulotkach z poradami. Nie mógł znaleźć bezpieczniejszego miejsca. O, ktoś utknął między kamieniami na plaży. Na plażę, Sam! Ktoś utknął między kamieniami, a zbliża się przypływ. Lepiej weź to narzędzie, Elvis, na wszelki wypadek. Tak. Co się stało, Charlie? Stopa mu się zaklinowała. Próbowałem wszystkiego. Chyba jeszcze nie wszystkiego. Racja, Elvis. Spróbujmy jeszcze jednego. Czy możesz rozsznurować but, Norman? Chyba tak. Tak, dziękuję. Dziękuję, strażaku Sam. O, mogłem o tym pomyśleć. Chwila, moment. Gdzie moje szczęśliwe wiaderko? No tak, gdzie je zostawiłeś? O, zniknęło. Przykro mi, Norman. Musiało odpłynąć. Chodźmy, musimy wracać, zanim nadejdzie przypływ. Zaraz, a co z moim butem? Nie bój się, Kriglington ci pomoże. Dziękuję, Elvis. Uratowałeś mój but. Właśnie do tego służy to narzędzie. Do ratowania. Mówiłam, że mój kamyk przynosi szczęście. Najpierw uratował drzewo przed ścięciem przez straż pożarną, a potem przyniósł to. Akurat przepływało koło mnie. Szczęśliwe wiaderko! Hurra! Zaglądaj jak najczęściej, Trevor. No, oczywiście, Dilis. Jak tylko będę potrzebował warzyw, to wpadnę. O, dziecko! Ja tak lubię dzieciaczki. Są takie słodziutkie, kiedy są małe. O, to jest cóż? Ma takie śliczne loczki. Pospiesz się, moja droga, zanim będzie jeszcze zimniej i spadnie deszcz. Biedne dziecko ma taką baranią twarzyczkę. Zejdźmy z tego deszczu. Mówię ci, widziałam, jak biegał przez cały dzień. Obawiam się, żeby nie przesadził. Nie jest już taki młody jak kiedyś. Nie wierzę ci, Penny. To prawda, Elvis. Możesz sprawdzić. Tak, Kriddington? No cóż, ja tego przyszedłem powiedzieć czołem i... Do widzenia. Do widzenia? O, a niech to... O. Oj, ale zmarzłam. Och, wełniaczku, przemokłeś.
Zdejmę mokre rzeczy i przyniosę ręcznik, żeby cię wysuszyć. Znakomicie. Chodź, malutki, zaraz ci będzie ciepło. Przeczyściłem piecyk porządnie i już działa. Ale trzeba go jednak serwisować znacznie częściej. O, nie sądzisz, że to dziwne, Mike? Czuję, jakby się coś paliło. Czujesz to? Masz rację, Bronwyn. Wcześniej tego nie czułem. Uspokójcie się wszyscy, tylko bez paniki, spokojnie. Spokojnie? Jak to spokojnie? Przecież się pali! Spróbuj medytacji, Mike. Powiedz sobie, jestem spokojny. Zostawcie medytację! Uciekajcie na zewnątrz! I niech ktoś wezwie strażaka sama! O, nie! Bronwyn ma kłopot. Wezwę pogotowie górskie. Jasne, stary. Znaczy, tak jest. Znajdę ich. Gryzak? Jak się tu dostałeś? Gryzak! Wracaj! Nie mogę tu lądować! Zaraz do was wrócę! Sam! Potrzebujecie jakiejś pomocy? Co się stało? Moja noga! Wezwę Helen Flood. Czy wszyscy dziś postanowili nie odbierać telefonów? Hej! Przyprowadził mnie Gryzak! Jaki mądry pies! Oh, wszystko będzie dobrze, ale musimy cię zabrać do szpitala na prześwietlenie. Tom! Będziemy potrzebowali noszy! Już się robi! Strażak sam będzie cię pilnował. Zobaczymy się w szpitalu. James! Sam, byłeś wspaniały. Gdyby nie piosenka Elvisa, wciąż tkwilibyśmy tam nad urwiskiem. Kolor czerwony, tak niezwykły jest. Używaj go w potrzebie, bo to ważna rzecz. Mike Flood miał wypadek? Jest uwięziony w piwnicy kawiarni? Mamy wypadek w kawiarni! Przygnieciona osoba! Wezwijmy siostrę Flood. Możemy potrzebować medyka. Dobrze, Sam. Nie przejmuj się, Mike. Zaraz cię wyciągniemy. Uważaj, Sam. Nie ruszaj go. Może mieć uszkodzony kręgosłup. Musimy go unieruchomić. Mam wózek do wnoszenia po schodach, Sam. I co mam z nim zrobić, Elvis? Tutaj już nie ma żadnych schodów. Przynieś mi noszę. Noszę. Tylko spokojnie.
tylko niegroźne złamanie. Wkrótce będzie zdrów jak ryba. Zobacz, kto przyszedł cię odwiedzić, tato. Zabierzcie ze mnie tego psa. Ratowniczego psa, tato. Dobrze, dobrze, to ratowniczy pies. Miałaś rację, Mandy. Bo to jest dobry pies, uje, bo to jest dobry pies, uje, bo to jest dobry pies, uje, bo to dobry jest pies, uje. Dlaczego radar obraca się przy panu, a przy mnie nie? Haha, bo jest sprytny. Wie, że jestem starszy rangą. Proszę bardzo, obroty. Widzieliście ostrzeżenie o mgle w górach Ponty Pandi? Ciekawe, co z Penny i Helen. Nie do wiary, że zgubiłam drogę. Przez mój wypadek idziemy wolniej, do tego ta mgła. Chyba wezwiemy pomoc. Nie mam tu zasięgu. Ja także. Powiedziałam Mike'owi, żeby wezwał pomoc, jak nie wrócę na kolację. Mam nadzieję, że o tym nie zapomniał. Halo? Cześć, tato. Przepraszam, że tak późno. Mogę zostać na kolacji u Normana? Zaprosili mnie. No, nie jestem pewien, Mandy. Poczekajmy, aż mama wróci, żeby ją zapytać. To mamy jeszcze nie ma? Powiedziała, że jak nie wróci do kolacji, to mamy wysłać ratowników. Pamiętasz? Naprawdę? O rany, cóż, na pewno zaraz się pojawi. Dobrze, zostań u Normana. Pa! Pogotowie, z kim mam połączyć? O, Helen i Penny zaginęły w górach Ponty Pandi. Sam, zabierzcie ze sobą radara. Tak jest. Idziemy, radar. A, i proszę wezwać pogotowie górskie. Niech Tom przyjedzie do Fladów jeepem. Robi się. Organizujemy akcję ratunkową. Jeśli radar powącha ubranie, to może podejmie trop. Musimy się udać w góry Ponty Pandi jak najszybciej. Przepraszam, Tom. Próbuję sobie przypomnieć, ale jakoś nie mogę. To chyba jest Helen. Masz radar. Znajdź Helen. Góry Ponty Pandi są w drugą stronę. Wiem, dokąd on nas prowadzi. To nie moja wina. Cześć, radar, co tu robisz? Szukamy Penny i twojej mamy. Radar podjął trop z bluzy twojej mamy i przyprowadził nas tutaj. To nie jest bluza, ale dres i to mój. Nie martw się, Norman. I tak mamy w sklepie więcej świątecznych ozdób niż ktokolwiek w mieście. Ale mamo, nie możemy wziąć innego Mikołaja. Nie, Normanie. Tamten był ostatni. Zamówmy jeszcze jednego. Na tydzień przed świętami? To niemożliwe, nie zdążą z dostawą. Możesz im powiedzieć, że nam się pali. O, na pomoc, pali się! Nie o tym mówię, mamo, nie zrozumiałaś. Mamo! Szybko! Dzwoń do Sama! Pali się u Price'ów. Uwaga, chłopaki! Pali się sklep Price'ów. Dzwoniła właścicielka. Człowiek za burtą na środku zatoki. Czekaj, Sam! Co jest? Przyszło następne zgłoszenie. Człowiek za burtą na środku zatoki. Niech Penny wsiada w szalupę ratunkową. O, dobrze myślisz, Sam.
Penny? Tak jest, panie komendancie. Pali się instalacja elektryczna. Musimy odciąć zasilanie. Już się robi. Już dobrze, Dilis. Ogień został ugaszony. Wszystko pod kontrolą. Za dużo wtyczek w starym rozgałęziaczu. To była przyczyna pożaru. Elvis ma rację. Te rozgałęziacze są niebezpieczne. Trzeba uważać, żeby nie przeciążać gniazdka. Tłumaczyłam Normanowi, że mamy dosyć lampek, ale on chciał więcej i więcej. Przepraszam, mamo. O, James, Sara, Norman zaginęli. No nie... James, Sara i Norman gdzieś zaginęli. Widziano ich ostatnio na plaży. Wezwijmy pogotowie górskie. Tom poszuka ich z powietrza, ja z Penny poszukamy z wody. Tam. Widzę tu Sarę, jest 500 metrów od północnej zatoki klifów. Dzięki, Tom. Też ją widzimy. Spokojnie, Saro. Mam cię. Gdzie jest Norman i James? Weszli do jaskini. Nie wiem, czy uda im się wejść. Wejście do jaskini jest pod wodą! Na pomoc! Ratunku! James, patrz! Coś tutaj do nas podpływa! To jakiś morski potwór! Ale Norman, nie ma czegoś takiego jak... Penny! Witajcie, chłopcy! Norman, wracaj! To Penny! Wiedziałem to! Nie bójcie się, jesteście bezpieczni! Uratujecie! Ale... Co ze mną? Zaraz tu wrócę, Norman. Trzymaj się mnie, James. Ale jest zimno. Nie przejmuj się, James. Przypływ już się cofa. Woda powoli opada. Coś mi się zdaje, że wyprowadziłeś wszystkich na manowce, Normanie Price. Nawet ty powinieneś wiedzieć, że przypływy są niebezpieczne. Przepraszam, Sam. A wasza dwójka powinna to wiedzieć jeszcze lepiej. Ale mamo! Norman mówił, że widział dinozaura. Cóż, to był bardzo stary dinozaur. Chyba znalazłem jego laskę. Norman spadł z nabrzeża? Sam, jedź do portu. Norman Price spadł z nabrzeża w gokarcie. Tak jest, sir. Ratunku! Sam! Uspokój się, Norman. Już jesteśmy. Staraj się złapać za linę! Doprawdy, Norman, tym razem przeszedłeś samego siebie. Doprowadziłeś do wypadku samochodowego i naraziłeś się na wielkie niebezpieczeństwo. A mogłeś tego uniknąć, gdybyś poczekał na Majka, żeby pomógł ci zbudować gokarta. Przepraszam, Sam. Przepraszam wszystkich. To się już nie powtórzy, przyrzekam.
Przykro mi, ale same przeprosiny nie wystarczą tym razem. Musisz naprawić wszystkie szkody, które spowodowałeś. Czy po tym wszystkim pomożesz mi zbudować prawdziwego gokarta? Oczywiście, mój drogi. Z przyjemnością. Daj klucz. O, super. Ale najpierw naprawimy hamulce, odnowimy zderzaki, umyjesz samochód, a potem zrobisz to wszystko, o co poproszą cię inni ludzie. Alarm chce pomocy ktoś, strażak sam to spoko gość. Tam gdzie groźnie, tam gdzie źle, na ratunek zjawi się i nie wie co to strach.